10 największych przypadkowych odkryć. Superglue. Mam tutaj oczywiście na myśli klej, ten, którego chyba każdy z nas kiedyś używał do sklejenia buta albo zepsutej zabawki. Oryginalny patent kleju został opracowany w 1942 roku. Wtedy poszukiwano materiałów odpowiednich do przezroczystych plastikowych celowników na potrzeby wojenne. W 1942 roku zespół naukowców pod przewodnictwem Harry'ego Covera Jr. natknął się na pewną maść, która trzymała się wszystkiego, z czym się zatknęła. Zespół szybko odrzucił tę substancję, twierdząc, że jest zupełnie bezużyteczna i no, nie nadaje się do niczego, bo się przykleja do wszystkiego, tak? Dopiero w 1951 roku, pracując jako badacz Eastman Kodaka, Harry Cover Jr. odkrył na nowo tę samą maść. Zdał sobie wtedy sprawę z prawdziwego potencjału handlowego i przeznaczył ją na sprzedaż po raz pierwszy w 1958 roku pod nazwą Eastman 910. Radioaktywność. Pewnie myślicie, że wspomnę tutaj o Skłodowskiej Curie. No nie, to nie ona odkryła radioaktywność. Ona odkryła radioaktywność pewnych pierwiastków, ale ogólnie radioaktywność odkrył Henry Becquerel. W 1896 roku próbował uzyskać materiał fluorescencyjny do produkcji promieni rentgenowskich. Planował pozostawić je na słońcu, jednak cały tydzień okazał się pochmurny, więc materiały wylądowały na dnie szuflady. Tydzień później okazało się, że pozostawiony kawałek uranu przypadkiem naniósł jego wizerunek na pobliską płytę fotograficzną, a wszystko odbyło się bez narażania jej na światło. LSD, jakże ważny wynalazek, to przecież ta substancja miała olbrzymi wpływ na rozwój społeczny lat 60. czy choćby na rozwój muzyki. LSD zostało syntetyzowane z nadzieją, że będzie lekiem działającym rozkurczowo na macicę w trakcie porodu oraz że będzie miało działanie stymulujące. Podczas badań w laboratoriach naukowcy zauważyli, że zwierzęta, którym podano LSD, były niespokojne. Fakt ten nie zwrócił ich szczególnej uwagi i Hoffman zarzucił badania nad LSD, by zająć się innymi pochodnymi tego kwasu. Po 5 latach ze bliżej nieznanych przyczyn postanowił jednak wrócić do badań nad tym związkiem. Pewnego dnia podczas tych badań poczuł się nienaturalnie zmęczony i postanowił położyć się spać, gdy leżał, stan zmęczenia i przyjemnego odurzenia się wzmagał i towarzyszyły temu niewyraźne halucynacje. Stan ten po 2 godzinach minął. Wywnioskował, że w jakiś sposób któraś substancja, która aktualnie miał w laboratorium, dostała się do jego organizmu. Podejrzenie padło właśnie na LSD. Po 3 dniach postanowił przeprowadzić eksperyment na samym sobie. Odmierzył sobie dawkę i rozpuścił w wodzie. Jak później opisał swoje doznania, po godzinie demon opanował moją duszę. Był niezwykle przerażony i sądził, że umiera. Wszyscy ludzie, których widziałem, mieli na sobie straszne maski. Lekarz, który go zbadał, stwierdził jednak tylko trochę powiększone źrenice. Postanowił więc pojechać do domu na rowerze, co stało się później legendą często przedstawianą na znaczkach nasączonych LSD. Odurzenie stopniowo ustąpiło i uspokajał się. Później Albert Hoffman opowiadał znajomym o swoich doświadczeniach z LSD. W taki sposób substancja ta trafiła do aptek. Firma Sandoz zaczęła produkować LSD, jednakże w latach 60. nasiliło się bardzo zjawisko pozamedycznego używania tego leku, zwłaszcza w środowisku hipisów. Po kilku latach dyrektor firmy Sandoz powiedział Hoffmanowi, że lepiej by było, gdyby LSD nie został odkryty. Kilka lat później LSD wycofano z amerykańskiego rynku, choć oczywiście na czarnym rynku funkcjonuje do dziś i ma się bardzo dobrze. Sacharyna, czyli sztuczny środek słodzący, została odkryta w 1879 roku. Jednakże historia odkrycia jest dużo bardziej skomplikowana. To właśnie w 1879 roku Konstantin Flemberg badał związki chemiczne smoły węglowej. Pewnego dnia zapomniał umyć ręce i podczas jedzenia zorientował się, że jego posiłek ma dziwny i słodki posmak. Szybko doszedł do wniosku, że to prawdopodobnie substancje chemiczne z laboratorium. Tak odkrył
odkrył słodką substancję, na którą zarejestrował patent pod nazwą sacharyna. Penicylina, czyli grupa bakteriobójczych antybiotyków. Pierwszy raz fakt występowania substancji hamujących rozwój niektórych bakterii chorobotwórczych opisał już w 1897 roku francuski lekarz wojskowy w swojej rozprawie doktorskiej pod tytułem Antagonizmy między pleśniami i mikrobami. Odkrycie to nie zostało jednak przez nikogo rozwinięte, a sam odkrywca zmarł w 1912 roku na gruźlicę, która mogłaby być wyleczona, gdyby efektem badań Francuza było wyizolowanie składnika czynnego odpowiedzialnego za opisane zjawisko. Powtórnego odkrycia dokonał tego samego zjawiska 28 września 1928 roku Alexander Fleming, jednak i jemu nie udało się wyizolować substancji czynnej, choć stwierdził, że jej skuteczne działanie ma miejsce nawet przy bardzo dużym rozcieńczeniu. W 1938 roku grupa trzech naukowców, w skład której obok Fleminga weszli Howard, Florey oraz Ernest Chain, wyizolowała składnik czynny, zakładając rok później pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny. Za to odkrycie otrzymali Nagrodę Nobla. Zapałki. W 1826 roku brytyjski farmaceuta John Walker włożył patyk do opakowania z chemikaliami, by je zamieszać. Po kilku chwilach zauważył, że substancja zdążyła wyschnąć, więc próbował się jej pozbyć, pocierając patyk o podłogę. Ku jego zdziwieniu drewniany kijek zaczął płonąć. Walkerowi jednak nie przyszło do głowy, by opatentować swój wynalazek, więc pomysł został skradziony przez Samuela Jonesa, który założył pierwszą fabrykę zapałek na świecie. Dynamit, czyli materiał wybuchowy wynaleziony przez szwedzkiego chemika Alfreda Nobla, opatentowany w 1867 roku. Składniki potrzebne do opracowania dynamitu zostały odkryte zupełnie przypadkiem. Ziemia okrzemkowa służyła do uszczelniania metalowych naczyń, w których przechowywano alkoholowy roztwór nitrogliceryny. Ziemia okrzemkowa nasycona nitrogliceryną ma ciastowatą konsystencję i można ją rolować w laski bez ryzyka przedwczesnego wybuchu. Nowoczesny dynamit zawiera około 10% nitrogliceryny, a pozostałymi składnikami użytymi w jego produkcji mogą być materiał pierwotny, na przykład ziemia okrzemkowa. Posiadając te informacje, łatwo się domyślić, w jaki sposób Nobel przypadkiem wynalazł dynamit. Rozrusznik serca. Pierwszy sztuczny rozrusznik serca powstał w 1932 roku. Napędzany był ręcznym silnikiem, a gigantyczne rozmiary sprawiały, że nie był przenośny. Dopiero po II wojnie światowej rozruszniki zostały zmniejszone, choć pierwsze takie urządzenie działało jedynie 3 godziny, a drugie 2 dni. Wraz z powstaniem tranzystorów krzemowych urządzenie zyskało długotrwałe baterie i znalazło zastosowanie w medycynie, choć zupełnie tego nie oczekiwano. Kuchenka mikrofalowa. W 1945 roku Percy Spencer pracował z magnetronem emitującym fale mikrofalowe, kiedy nagle zorientował się, że czekolada w jego kieszeni zupełnie się roztopiła. Po chwili doszedł do wniosku, że promieniowanie mikrofalowe z magnetronu jest przyczyną całego zajścia i postanowił stworzyć urządzenie, które dziś wykorzystujemy w kuchni. Promieniowanie rentgenowskie. Kiedy w 1895 roku ekscentryczny fizyk Wilhelm Röntgen przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem promieni katodowych, zorientował się, że niektóre fluorescencyjne kartony w pomieszczeniu zaczęły świecić pomimo izolacji. Idealnym wytłumaczeniem było przypuszczenie, że promienie faktycznie mogą przenikać przez ciała stałe. W taki sposób wynaleziono promienie rentgenowskie, a co za tym idzie słynny rentgen, którego używamy do dziś do prześwietlania naszego ciała. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.